Mówię dobry wieczór w imieniu Fundacji Grand Press, która jest twórcą idei Medalu Wolności Słowa. On wręczany już będzie po raz trzeci. Wręczany tym, którzy dla nas są wzorem, jak mądrze, odważnie i odpowiedzialnie z tej wolności słowa korzystać. Spotykamy się dopiero po raz trzeci, a ja mam wrażenie, że nasz medal wrósł już w Gdańsk i w Europejskie Centrum Solidarności, ale nade wszystko w serca ludzi, którzy jak my wierzą w dobrą, otwartą, demokratyczną Polskę. Wolność, po co wam wolność? Macie przecież telewizję. Wolność, po co wam wolność? Macie przecież interwizję, Eurowizję. Wolność słowa jest czymś, co pozwala ludziom się stawać, budować swoją osobowość, budować swoją obywatelskość. My musimy być w takim konkursie bardzo blisko, bo to jest nasze grono. To są nasi ludzie. Miasto Włocław jest od początku jednym z patronów tej pięknej inicjatywy. Wolne słowo to solidarność, to społeczeństwo obywatelskie. No, dlatego tu jesteśmy. Od samego początku wspieramy tą ideę Medalu Wolności Słowa, bo w Darłowie, tak jak w wielkich miastach, żyją wspaniali Polacy, którym na tej wolności zależy. Stąd nasze nieustanne od pierwszej edycji wsparcie dla tej idei. Z prawdziwą satysfakcją mam przyjemność odczytać. W kategorii instytucja Medal Wolności Słowa otrzymuje profesor Ewa Łętowska. Myślę, że jeżeli nagradza się kogokolwiek za wolność słowa w Polsce, to myślę, że to chodzi o to, żeby to słowo żyło nie tylko w tym powietrzu, które poruszamy ustami, ale w przekonaniu, które nas utwierdzi w naszych własnych przekonaniach. To bardzo przyjemnie, że honoruje się wytrwałość przy staraniach o wolność słowa. Tyle tylko, że bieda, że te starania ciągle muszą być powtarzane, dlatego że nie tylko w niektórych zakresach nie ma postępu, ale jest regres. No więc wobec tego, jeżeli tak, no to musimy siać. Rozglądam się po mej ojczyźnie i myślę szczerze zasmucony, że przydałby się dziś polszczyźnie słownik wyrazów zagubiony. Proszę Państwa, duża rzecz, naprawdę duża rzecz. Tekst jest piękny. Myślę, że to w dzisiejszych czasach piosenka, która posiada tekst, który ma sens, jest w cenie. Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz Fundacji Grand Press w konkursie Napisz Piosenkę z Wojtkiem Młynarskim otrzymuje Maria Holka. Napisałam piosenkę z Wojtkiem Młynarskim, z duchem. To bardzo duży zaszczyt i to jest dla mnie największa nagroda, żeby móc być razem z kimś wielkim, tak? W tym tytule, tak? Słowa i muzyka. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, po prostu. Kanarium krzyżowało szyki. 180 zgłoszeń to jest imponujący wynik, bo to oznacza, że jest bardzo duże zainteresowanie i że młodzi twórcy, młodzi kompozytorzy cały czas interesują się tekstami Wojciecha Młynarskiego. Maria Holka zwyciężyła, ponieważ napisała melodię, która najlepiej współpracowała z tekstem. Myślę, że to jest kwintesencja dobrej piosenki, to znaczy symbioza melodii z tekstem. Przyzwoitość. Dobry wieczór Państwu. To dla dziennikarza ogromna radość wręczać medal w kategorii media. Laureatem tegorocznym medalu jest Piotr Świerczek. Ja spędziłem 5 miesięcy na tym, by ten materiał przygotować i znalazłem nie tylko dokumenty, ale też ludzi, którzy stanęli po stronie prawdy i pod nazwiskiem, jak my to po dziennikarsku zwykliśmy mówić, zdecydowali się obnażyć manipulację pod komisję Antoniego Macierewicza. Bez tych dokumentów, bez odważnych ludzi, to by się nie udało. Nie ma dziennikarstwa prawicowego i lewicowego, konserwatywnego i liberalnego, katolickiego i niekatolickiego. Jest dobre albo złe dziennikarstwo. Dobre dziennikarstwo to jest takie, które zadaje pytania,
nie boi się szukać faktów i potrafi wejść w konflikt nawet z własnym środowiskiem. Że na koniec się dowiem, od tak się toczy świat. Nie, nie żałuję, że nie załatwią mi urlopu od pogardy. Brawa dla wszystkich tych, którzy swoją rolę obywatelską wypełniają codzienną praktykę życia. Jeszcze lepiej, gdy entuzjazmem zarażają innych. Muszę wyznać, że kategoria obywatelka-obywatel jest moją ulubioną. Ulubioną, bo najbardziej demokratyczną. Medal Wolności Słowa w kategorii obywatelka-obywatel otrzymują Lidia Niedźwiecka-Owsiak i Jerzy Owsiak. Proszę Państwa, jestem ogromnie wzruszona, tym bardziej, że nagrody tak naprawdę zwykle otrzymuje mój mąż i do tego jestem przyzwyczajona. Chciałabym kilka słów skierować do wszystkich polskich kobiet. Mamy taką sytuację, o tym mówią statystyki, że tylko 30% kobiet tak naprawdę idzie na wybory. Ja chciałabym zaapelować do wszystkich pań, wyjdźcie w dniu wyborów z domu, oddajcie swój głos, bo tak naprawdę zależy od nas wiele, stanowimy ogromną siłę. Państwo sobie powiedzcie 15 października, co wam może pomóc w tym, aby ten kawałek ziemi był nasz, twój, mój, aby ten kawałek ziemi był kochającym kawałkiem ziemi. Cała ta uroczystość nam coś daje ogromną. Poznajemy tych ludzi, znamy, nominowanych, słyszymy o nich, jesteśmy jakby w tym kręgu. Ale to, że inni to zauważają, że ktoś robi piękny medal, który naprawdę wygląda przepięknie, imponująco, i że ktoś robi taki medal, że ktoś to jakby docenia, że ludzie oglądając nawet transmisję słyszą, co my mówimy, o czym my mówimy, że nie zapominamy o tych ludziach. To jest ta cała energia, która nas, Polakach, powinna funkcjonować, musimy być z siebie dumni. Lidia i Jurek Owsiak od ponad 30 lat potrafią wydobyć z nas, Polaków, to co najlepsze i połączyć nasze siły, więc bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy na ten piedestał wynieść takich ludzi, którzy inspirują, dają moc. Wolność słowa to jest taka wartość, która, podobnie jak prawa człowieka, jest niepodzielna. To znaczy, my nie możemy mówić o tym, że jest pół wolności słowa albo ćwierć wolności słowa. To jest taka wartość, o którą walczymy na co dzień, swoimi codziennymi działaniami, swoimi codziennymi uczynkami. Za czym kolejka to stoi? Po pierwsze, jest to świetna impreza. Po drugie, promuje takie wartości, które już w tej chwili można powiedzieć, że są bardzo zagrożone. A po trzecie, że można tu spotkać wspaniałych ludzi. Nie tylko tych, którzy dostają te medale, ale nawet tych, którzy są nominowani, bo jak się słyszy te nazwiska, to każdy zasługuje na nagrodę. Wszystkie nasze medale otrzymują osoby wybitne, ale jest oczywiste, że specjalny medal wolności słowa musi trafić do osoby absolutnie wyjątkowej, a taki jest on. Panie i panowie, specjalny medal wolności słowa otrzymuje pan prezydent Lech Wałęsa. Bardzo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Chcecie tu wierzcie, chcecie nie wierzcie. Otóż zawsze w moim życiu, kiedy działy się wielkie rzeczy w Polsce, ja dostawałem tego typu prezent. My to właściwie mamy trochę taką techniczną rolę, mieliśmy do wykonania. I naprawdę to duża rzecz, że można było tak zmierzyć się trochę z tymi nazwiskami. I fantastycznie, że ten medal ciągle trwa i że jest komu go przyznawać i że ciągle można tyle pięknych i ważnych słów powiedzieć o wolności słowa. Więc uwierz, za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi.
możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili.